Cześć koroneczki, jeszcze raz, po prostu po kawałku. Nie radzi, chciałem wam pokazać, natomiast chciałem pokazać wam raz jeszcze, podsumowując po prostu kumę, z czego ona jest zbudowana, jak to działa. Jak to działa, pokażę oczywiście na osobnym wideo, dlatego że metoda ciekawa. Dosyć widowiskowa, nawet nieco bardziej niż metoda, w której używamy kawiarki. No i taka kurkuma składa się z czego? Z dolnego dzbanka, do którego wlewamy wodę. Do tego dzbanka wkładamy filtr. Tu z kolei wsypujemy kawę oczywiście w odpowiedniej ilości i odpowiednio zmieloną. Kawę mielimy do kurkumy średnią, czyli to jest taka podobnie powinna być zmielona kawa jak do kawiarki. Czyli żeby mieć jakiś punkt referencyjny, to włoskie kawy mielone są mielone właśnie takie standardowe, które kupujemy w sklepie. One są raczej mielone właśnie na taką grubość do kawiarki, czyli odpowiednio też dla kurkumy napoletany albo neapolitany. No i oczywiście tu wsypujemy kawę, zakręcamy. Tutaj mamy wodę, wkładamy ten filtr do tego dzbanka z wodą i przykrywamy to wszystko dzbankiem serwisowym tak naprawdę. Widzicie, bo to jest nasz dzbanuszek serwisowy na koniec oczywiście. Czyli kiedy dokonamy tego procesu ekstrakcji kawy, no to w tym dzbanku podajemy kawę. Serwujemy, czy też z niego nalewamy do filtrzanki. No i oczywiście ten przykrywa nam po prostu całość. No i postawiamy po prostu na źródle ciepła. Tutaj akurat mam płytę indukcyjną, w związku z tym mam płytę indukcyjnej. To jest stal niezbędna, w związku z tym nadaje się oczywiście też na ogień po prostu, czy też na kuchenkę elektryczną. Kuchenkę turystyczną, jakbyście mieli jakąś gazową i tak dalej, to czy też na paliwo płynne, to na wszystko się nadaje, dlatego że chodzi nam tylko o to, żeby w dolnym dzbanku zagotować wodę po prostu. No i kiedy ta woda się zagotuje, o czym informuje nas ten otworek, po prostu widzimy, że wygotowałem się parę z niego, czyli oznacza to, że woda wrze. Odwracamy po prostu kurkumę i pozwalamy gorącej wodzie przelać się przez ciasto kawowe po prostu. Przelanie się wody przez ciasto kawowe oznacza wypłukiwanie części rozpuszczalnej z kawy, a to w konsekwencji oznacza, że mamy nasz napar kawowy właśnie w tym banku serwisowym, a w konsekwencji w filiżance, no i co jeszcze ciekawsze, w naszych ustach, a jakże. Tak, no i kiedy dokonamy już tego procesu przelania kawy do tanka serwisowego, wyciągamy górę, przykrywamy sobie nasz paluszek serwisowy kredeczką, którą mamy w komplecie z naszą kurkumą i serwujemy gościom kawę. To jest taka troszeczka. Mam tutaj ręcznik papierowy, dlatego że przed chwilą ją myłem po pierwszym inicjującym ją użyciu właśnie. No i wszystko działa bardzo dobrze. Kurkuma. Urządzenie znane po prostu na polu od początku XIX wieku. Mówi się, że już w pierwszych latach właśnie tych 1800-tych Neapolitańczycy używali takiego urządzenia do parzenia kawy, a co ciekawsze, to nawet znani byli już wtedy właśnie w Europie z tego, że używają takiego urządzenia do parzenia swojej kawy. No i co ciekawe właśnie, to normalnie określa się ją właśnie tą napoletaną, znana jest we Włoszech jako napoletana, choć tak jak spróbowałem powiedzieć przy innej okazji, Neapolitańczycy, szczególnie tacy mający nieco wiedzy o świadomości o własnej tradycji, po prostu wiedzą, że to urządzenie u nich nazywa się kurkuma.
Tak. I... No i to właśnie tyle. Urocze, ładniutkie, smaczniutkie. Jakby ktoś bardzo chciał spróbować, to oczywiście zapraszam. Można spróbować wszystkiego. Najlepszego espresso, najlepszego wywaru za pomocą dowolnej metody tak zwanej alternatywnej, czyli czy to będzie dripper, czy to będzie Chemex, syfon, V60, French Press, co byście tam sobie nie wymarzyli. Każdy kawę można się napić. Mamy czym tę kawę nie być oczywiście, bo Mazerów ci u nas dostawek. Właśnie ten najciekawszy do metod alternatywnych już się zbliża i nasze wyposażenie oczywiście w związku z tym poszerzy się o takie jedno piękne cudo, o którym dużo, dużo więcej, jak tylko będzie. No i oczywiście wykorzystamy jego przecudnego potencjału, zarówno do espresso, jak i do każdej metody alternatywnej, z możliwością regulacji takiego młyna do 1 mikrometra dosłownie, odległości między ramionami tego młyna, to cudo. Do tego dzieje się szybko, do tego każdy przemiał może być przemiałem do innej metody. Wow, kurkuma będzie szczęśliwa, kawiarka będzie szczęśliwa. Wszystkie te metody i ekspresy też będą szczęśliwe. Zresztą powiem wam, że po ostatnich doświadczeniach związanych z parzeniem kawy za pomocą innych ekspresów, po prostu innych niż te z Advanced Coffee Solution, wiele zaskoczeń negatywnych niestety. Okazuje się, że można się łatwo przyzwyczaić do świetnej ekstrakcji, do doskonałej ekstrakcji, natomiast takie różne niemieckie i tak dalej, o których się opowiada metoda, no wiesz, daleko od doskonałości. Ja po prostu przyzwyczaiłem się do tego, że nawet minima, która jest minimą, jak sama nazwa wskazuje, po prostu tak świetnie zarządza temperaturą i ciśnieniem, mimo tego, że pewnie niektórym się nie podoba to, że ma poprawę wibracyjną, ale tak jak minima po prostu dokonuje ekstrakcji kawy, to... Dobra, rozmarzyłem się, dziękuję wam bardzo. To jest kurkuma, szanowni państwo, kurkuma. Albo i ewentualnie, tak jak ci tacy inni, nazywają ją flip drip pot. Dlatego, że właśnie kiedy woda się zagotuje, dokonujemy tego flipa, czyli obrócenia po prostu. Po naszemu odwrócenia do góry nogami. A propos, wiecie, do góry nogami też warto się obrócić, szczególnie podczas stania na głowie, stania na rękach, stania na przedramionach, pincha Majurasana, Adho Mukha Vrksasana, czy też Shirshasana. Wszystkie te asany bardzo dobrze nam robią, bardzo dobrze robią ukrwienie naszego mózgu, a tym samym, powiedzmy, całej naszej kognitywistyce, zdolnością poznawczym po prostu. Dobrej nocy, pa, pa.